Dzień dobry. Witam. Przede wszystkim dziękuję, że zechciał Pan poświęcić trochę czasu i odpowiedzieć na parę pytań, zagadnień dla naszego portalu Pomnik Smoleńsk. Pierwsze nasze takie pytanie dotyczy dziwnej sprawy. Otóż dlaczego Pana zdaniem Roman Giertych, który bronił tak ładnie Sumlińskiego, obecnie przygotowuje pisma procesowe dla Radka Sikorskiego? Można powiedzieć w ten sposób, że Roman Giertych, odkąd stracił jakąkolwiek pozycję polityczną, zajął się robieniem interesów. Ja ostatnio słyszałem o innym jeszcze mocodawcy Romana Giertycha, który nawet bardziej mnie zbulwersował niż jego dziwna przyjaźń, zważywszy na polityczne rzekomo różnice w przeszłości z Radkiem Sikorskim. Otóż dowiedziałem się od znajomego, że ostatnio pan Giertych reprezentował interesy Ryszarda Krause w jednym z procesów gospodarczych, w którym ten mój znajomy po drugiej stronie był. Także już nic mnie nie zdziwi, jeżeli chodzi o Romana Giertycha, jego wolty polityczne, jego interesy zawodowe, prawda? Także tak mogę to skomentować. Drugie jeszcze takie pytanie dotyczy kolejnej super afery korupcyjnej, która miejmy nadzieję ujrzy światło dzienne. Związana to jest afera z informatyzacją administracji rządowej. Czy Pana zdaniem będzie to kolejna afera na miarę hazardowej, czy afery Rywina, czy może będzie to coś większego? Ja bym był pesymistycznie nastawiony. Za dobrze znam tych ludzi, którzy obecnie rządzą, którzy obecnie też kierują służbami specjalnymi, żeby mieć nadzieję, iż sprawę doprowadzą do końca i trafią na szczyty władzy. Jestem pesymistycznie nastawiony. Sądzę, że zakończy się to na średnim szczeblu urzędniczym, co wcale nie zmienia wagi tej afery, a tak naprawdę szeregu afer związanych z informatyzacją, z budową systemów informatycznych w Polsce od wielu lat. Tym problemem zajmowało się CBA, chociażby sprawa informatyzacji ZUS-u. Tym problemem zajmował się świętej pamięci Paweł Wypych, który pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości pełnił funkcję prezesa ZUS-u i zamierzał doprowadzić do renegocjacji niekorzystnych dla państwa kontraktów z firmami informatycznymi. Niestety nie zdążył. Także problem jest realny. A dla mnie takim papierkiem lakmusowym, jak wielu polityków z różnych stron barykady było w ten proceder w jakiś sposób patologiczny zaangażowany, jest to, że w wielu firmach informatycznych, tych najpotężniejszych, które miały mnóstwo lukratywnych kontraktów ze Skarbem Państwa, pracuje i wielu byłych polityków. Dla tych firm pracują dzieci, członkowie rodzin, znanych polityków, bardzo wysokich urzędników państwowych. Tymi sprawami zajmowaliśmy się z CBA i nie są to żadne plotki, ale realna wiedza. No to dla mnie jest sytuacja budząca bardzo głęboki niepokój, pokazująca, że gdyby rzetelnie prowadzono działania z takim pełnym zaangażowaniem i długofalowo, to z całą pewnością wiele tych kontraktów doprowadziłoby nas na szczyty władzy i pokazało korupcję. Niestety nie mieliśmy czasu już, zabrakło nam czasu, żeby wszystkie sprawy doprowadzić do końca, a tak naprawdę uniemożliwił nam to obecny rząd, rozbijając kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ale te sprawy były nam znane i jestem pewny, że gdyby je rzetelnie, w sposób poważny i zdeterminowany prowadzić, doprowadziłyby nas na szczyty władzy. No i miejmy nadzieję, że, nie wiem co Pan o tym sądzi, ale że te sprawy wyjdą kiedyś na światło dzienne. I czy Pana zdaniem chyba jest taka szansa, prawda, że w momencie, kiedy rzeczywiście władzę przejmie PiS, bo na pewno tak do tego dojdzie, to weźmiemy się za te wszystkie afery? Absolutnie niezbędna jest zmiana rządu, żeby poważnie i na serio walczyć z korupcją w naszym kraju. Musi się zmienić sytuacja polityczna w sposób zdecydowany. Tylko rządy Prawa i Sprawiedliwości dają nam taką szansę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ja się boję.